Witam gorąco na moim kanale. Wiem, że miałem nie rozpoczynać kolejnych serii, ale tak zauważyłem, że gra polskiego studia Medium leży sobie odłogiem w Game Passie. Jest to jedna z nielicznych gier, która wyszła tylko na nowego Xboxa. Na starą generację już nie wyszła. Więc żal mi dupę ściskał, że tak to ujmę, żeby nie obadać tego tytułu, że lubię gry tego studia, znaczy w sumie gry, ten ich poprzedni tytuł, który oczywiście zapomniałem, z Rutgerem Howardem, był niezły. Też bym pograł, ale niestety... chłopaki sobie stówkę życzą za niego. Nie stać mnie. Może będzie jakieś promo. Albo może też w Game Passie wyląduje, to sobie z chęcią ogram. Ciekawi mnie to. W sumie za dużo tej grze nie czytałem. Wiem, że tylko jakoś... Że akcja dzieje się dwufazowo, jakby jednocześnie w obu światach, czy coś. Kobieta, którą kierujemy, jest medium, widzi chyba, znaczy mówi chyba, trupy widzi, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo horroru w tej grze, ale raczej to chyba horror jest. No nic, przekonajmy się, bo nic nie wiem zasadniczo. Zacznijmy od nowej gry. I zobaczmy, z czym to się je. Tam czytałem tylko, że w Krakowie się chyba dzieje akcja. It all starts with a dead girl. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened, this scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. Czyżby ona do nas mówiła? That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father.
dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. Ładna grafika, jak na razie. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Aha, czyli to takie sterowanie postacią. Widać, że to jakaś polska kamienica. Kurde, nigdy w... Znaczy, nigdy nie byłem. Byłem co dwa razy w Krakowie, ale to głównie Wawel zwiedzałem. Jako, że jestem warszawiak. Więc ciężko mi ocenić, jak rzeczywiście się to teren odzwierciedla. Ale regał taki swojski wygląda. I co my tu mamy? Rozglądać się nie możemy, tylko postacią kierować. Okej. Coś tu się świeci. Czyli gra toczy się w Polsce. Są angielskie ten kalendarze. No i taki trochę ten zawód, że polskiego dubbingu nie ma. No ale rozumiem. Kurde, też tak jakoś wygląda, jakby ta gra jakiś ray tracing miała. Zobaczmy dalej. Yeah. Kotek. Nice to see you too. Tu nie można. Co tu mamy na prawo? Kuchnie. Nie no, fajnie to wygląda. Miska. Looks nourishing. O, kocie łakocie. Dobrze, że przynajmniej puszki potrafili po polsku zrobić. Sierściuch, nieopodal 12, Kraków. To chyba wymyślona puszka. I co, jak rozumiem, mogę kota nakarmić. Here you go. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Kot prawie jak żywy. Good morning, Kraków. Złoty 90. Kurde, no już mogli dać polskie gazety, a nie te. Górnicy z kopalni Siersza. Nowa misja NATO. Może to Bill Clinton wtedy rządził? Billa Clintona to głównie pamiętam za to, że... A zresztą nie będę mówił. Generalnie z jego przygodami miłosnymi. To ty jesteś fotografką? I co? Jakie zdjęcie mam wywołać? Pani kochany. Naświetlaj 5 sekund, zanurz. Skąd ja wiem, które jest, które? Ale wymyślają, co to pewnie to jest zdjęcie. I guess I forgot about this one. I can do it now.
I co? Pierwsze naświetlić. Okej. Pięć sekund? Jak ja mam to liczyć? Raz, dwa, trzy, cztery. Aha. Samo tykało. Okej. Zakładam, że to jest po kolei ustawione, tylko nie wiem, czy od prawej do lewej, czy od lewej do prawej, no ale... No dobra, idźmy. Chyba, że to po kolorze można poznać. Nie jestem fotografem, więc nie wiem. 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Too soon. It needs to stay in longer. Za szybko liczę? Zwaliłem już zdjęcie, czy nie? Dobra, chyba się udało. Too soon. It needs to Boże. Stay longer. Generalnie za szybki chłopak jestem. Photo I took of you, Jack. Shit. Ulala. Jack, czyli Jacek, widzę, że jakimś hitmanem był. I co, to wszystko? Chyba ta. No, przypomniało mi się ten tytuł gry. Observer. Z Rutgerem. O którym zapomniałem na początku, jak robiłem wstęp. Tu co mamy? Kuchnia. Łazienka. Też taka typowo polska. Fajne takie smaczki. Interesting. A co w tym interesującego? Chyba nic więcej nie ma. A tu co mamy? Right. The tie clip. Pull yourself together, Marianne. Aha, to chyba wyjście z mieszkania w ogóle. To tam jeszcze nie byliśmy raczej. Kot się najadł. Ciekawe, czy się da go pogłaskać. It's like he never... Maria. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Spoko, spoko. Czyli to jak na razie się zapowiada na jakąś przygodóweczkę z zagadkami. Jack was part of the Solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Solidarność. Kacie z Bolkiem siedział. Kurde, te proporczyki takie eleganckie to wszystko jest. Naprawdę fajnie jest, jak Polacy robią grę toczącą się w Polsce. Co to? Come on, Jack, where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. Ciśnij, aby aktywować widzenie. Co ja mam? Rentgena w oczach? Jaki patriota, biało-czerwony. Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Co ty, kot, taki dziki jesteś? Kurde, te firanki. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Ja, special.
Jak zaczniesz mi trupy widzieć, to się obsram. Gdzieś wydaje mi się, że jak czytałem, to było w nagłówku porównanie, że ta gra jest do Silent Hilla podobna. Mam nadzieję, że się nie będzie z jakimiś potworami klepać. Ta biedna kobieta. Jej pokój i od razu lampka się świeci fajnie. Bo tyle zbierała? Tak. Miałem coś dla nich. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Motylki jak motylki, no co? Jezu, ten grzejnik. Na chacie mam podobny. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Spirits. There was a time I'd try to run from them. To ignore their calls. Matthew was the first one I helped pass on. Matthew. No nic. Ona będzie trupy widzieć. Jakie lustro. Ruszam głową, ale ona już nie rusza. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Marianna, 3 lata, kobieta. Oparzenia termiczne drugiego stopnia. Pacjentka wentylowana. Czym ty się, że tak powiem, zajerałaś? I used to get a lot of these. To me they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Zofia Kania. Będzie zabawa z trupami. Mam nadzieję, że na jakimś poziomie, że to nie będzie na zasadzie, że gra będzie mnie straszyć. Zresztą może mnie straszyć, byle nie było dziwnych elementów zręcznościowych, że muszę, nie wiem, biegać gdzieś albo kogoś oświetlać. Tak na spokojnie to mogę sobie zwiedzać. Chyba możemy już wyjść. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Kurde, ale to na serio swojsko wygląda. Szkoda, że twórcy gry w Warszawie nie pracują. Może by coś o Pradze zrobili. Tak wygląda jakby tą fotogrametię, czy coś do tworzenia tych budynków robili, bo strasznie realnie to wygląda. Jack taught me to accept my condition. Kurde. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Pamiętam takie rowery Wigry. Kurde. O, i żuk jest, kurde. Tylko na motocyklach się nie znam. Ostatnie pogrzeb
pożegnanie, dom pogrzebowy. No dobra. O, to tutaj? Te. To daleko nie mieli do pracy, że tak powiem. Jack's in the prep room. Dobra, to może zanim tam pójdę, to się jeszcze tu rozejrzę. Tu nic nie ma. A tu? Spoko. Biurku się zaraz przyjrzę. Zrobię rundkę w koło. Gra świateł fajna. Tylko tak nie wiem, cóż tu na razie takiego jest, że na starą generację to nie wyszło. Oświetlenie owszem wygląda fajnie, ale nie wierzę, że nie dałoby się zrobić tego na starej generacji. Chyba, że to jest to śledzenie promieni tutaj. Ale się nie znam. Dobra, laska, idź mi tutaj do tego biurka. Jakaś karteczka. Adam Nowak. Mężczyzna 76, Kraków, Hanna Stanisław. Wypadek samochodowy. On ją dotyka lubieżnie. Żarcik oczywiście. Here it is. O, to nawet dobrze, że poszedłem. Nie widziałem, że klucze będę potrzebował. To idziemy. To przypuszczam, że kostnica jest. Albo się mylę. Ciekawe, czy będą mnie teraz straszyć. Czy się musi być ciemno jak... Nie powiem gdzie. W sumie to... Tak sobie teraz kojarzyłem, że to jak w tym, jak w starych Rezydentach się postacią kieruje. Nie, ale graficznie bomba, moim zdaniem. Bardzo mi się podoba. I co? Jack leży w lodówce. W sensie Jacek. Jack. Jezu, nie wyobrażam sobie, jakby miał swojego ojca przygotowywać do pogrzebu. A, spinka do krawata, tylko krawata nie ma. I got your special clip. No. Where's your tie? Tak, tak. Gdzie jest krawat? Tutaj jest. O, połącz spinkę z krawatem. Czy można powiedzieć, że to
taki samouczek. Uczą nas, jak łączyć przedmioty. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. But am I? People read. The sign says closed. Zaczyna się straszenie. Sprawdź pomieszczenia na piętrze. To idziemy. Zawsze musi to światło migać w tych okuźwach. Ktoś na górze jest. To będą straszyć jak cholera. Ta samozamykające się drzwi. Co prawda nie trzasnęły. What the hell? Wszystko poprzewracane. Guess you felt it too, huh? Duchy tu były. And then it happened. As it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Uwaga, mamy wizję. Oh, where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find that. Marianne? Marianne, are you crying, my child? I... Fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully, eh? Where is that thing? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. I know, I can't just... Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Why is it so cold in here? Where is that damn notebook? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack, don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're going to be all right? Yes, Jack. It's going to be fine. Oh, you know, I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise.
No risky stuff then. Huh? All right? All right, Jack. Now, get some rest. I need... Oh, yes, yes. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Czyli pomogła staruszkowi odejść z pokoju, bo notesu szukał. Nieźle. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. Ciekawe, kim są twoi rodzice prawdziwi, dziewczyno. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided, torn between two realities. But no, I was the only one. Powinna sobie żytniej nalać. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look. If this is a joke... You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. But I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Nebo Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Akcja się rozkręca. Ale wstawki robią. Lajkonik z Krakowa. Sukiennice. Pewnie Kazimierz Wielki był. Biker The Last of Us. Kurno. To dobrych aktorów głosowych zatrudnili. To może nawet lepiej, że nie ma pełnego polskiego dubbingu.
Kurde, ciekawe co to za motocykl. Junak jakiś? And off I went. On nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. I felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Las. Typowy horror będzie, jak nic. To dopiero wygląda jak za PRL-u. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Przejść przez bramę. Okej, ale myślę, że zakończymy pierwszy odcinek w tym momencie. Sporo się działo. Tatuś umarł. Pomogliśmy tatusiowi odejść z pokoju. Tu nas koleś wezwał do pomocy. Coś mam takie przeczucie, że cała akcja będzie się w tym ośrodku wypoczynkowym dziać. Ale zobaczymy w następnych odcinkach. Dzięki zatem za oglądanie i oczywiście zapraszam gorąco na następne odcinki z tej serii. Hej!